Witam z tej strony Włodi, Paria, Smolest Evenement. Zapraszam wszystkich do obejrzenia programu Miejska Riksza. Cześć, witam Was serdecznie w programie Miejska Riksza. Za chwilę zobaczymy się z Włodim, koleżką, który jest legendą warszawskiego hip-hopu. Można powiedzieć, że był od początku. Wtedy, kiedy jeszcze warszawski hip-hop nie miał na swoim koncie żadnych wydanych płyt. O, siema Włodi, witam. Na początku chciałem powiedzieć, że legendą warszawską to jest Złota Kaczka. Czym kojarzy Ci się Włodi? Przede wszystkim z projektem Paria, z ich płytą, którą wydali niecały rok temu. A tak to z Molestą i z korzeniami, czyli z klasyką polskiego hip-hopu. Z Punktem 12 lat temu. Tam poznałem człowieka i dokładnie z tym mi się kojarzy. Podobnie jak większość ekip tutaj śpiewających. Gdy słyszę Włodi, od razu nasuwa mi się na myśl Molesta. Warszawski hip-hop, stary, dobry hip-hop. Nie to, co teraz tam mamy jakąś komercję, prawda, czy jakieś takie inne, śmiesznych jakichś wykonawców. Z Warszawą, tak? Z polskim, szczerym, prawdziwym hip-hopem. Z Molestą, z kilkoma solowymi płytami, które słuchałem. Gdzieś tam kiedyś się biegało po sklepach, czy po kumplach kupowało kasety. Stary, Włodi to jest najlepszy raper w Polsce, moim zdaniem. Człowieku, jego rap zmienił mnie na maksa. A kojarzysz ekipę Parias, to co teraz on robi? Tak, zdecydowanie. Jasne, słyszałem płytkę. W porządku, jak najbardziej. A masz jakieś zdanie na temat jego konfliktu z poznaniakiem Rychem Pejo? Jestem warszawiakiem, więc patriotyzm lokalny. No jeśli chodzi o różnicę, jeśli chodzi o poziom, to jest niesamowite. Po prostu to, co Parias przedstawił, nie porównuje się zupełnie do tego, co nagrał Pejo. Uważam, że jest to co najmniej żałosne w porównaniu do warszawskiego stylu. Znaczy, na temat Ryśka w ogóle nie dyskutuję. Włodi, co tam? Przypomnij, jak to było na początku, kurczę, bo ty nie byłeś na początku hip-hopowcem, prawda? No, tak to się zaczynało, że ja też słuchałem innej muzyki, ty też przed hip-hopem zacząłeś słuchać innej muzyki i byłeś w nią zaangażowany. Co to była za muzyka? No, to była muzyka, też nowojorska muzyka. Korzenie miała jakby te same, bo pierwsze zespoły rapowe, których zacząłem słuchać, to raczej był Nowy Jork. Nowojorski hardcore, takie zespoły jak Agnostic Front, takie zespoły jak Sheer Terror, Denzik. O, to może... I cała gama szalonych gości, które wiesz, wydziarganych, krótko obciętych, z ostrą muzyką, DRI, też, SOD, MOD, też miałeś Anthrax. Jakąś kapelkę, kurczę, której tam udzielałeś, ale to były, wiesz, to były takie pierwsze moje kontakty z instrumentami, nie? Czyli tam 7-8 klasa, próby u mnie w domu albo u kolegi z zespołu. Nagrywaliśmy takie demówki na zwykłe magnetofony i tak dalej, więc wiesz, no, super zabawa, nie? Czyli z hardcora nowojorskiego przerzuciłeś się na nowojorski hip-hop? No bo to nastąpiło tak samo po sobie, wiesz, bo dużo demówek, płyt jakichś tam przegrywanych i takich kaset z okładkami, które były tam kopiowane w sklepie Dziupla na przykład na Ząbkowskiej, dotarło do mnie, no i zacząłem śledzić gdzieś tam w zinach i tak dalej, skąd te zespoły są, co sobą reprezentują. I w międzyczasie na przykład na koncercie Agnostic Front był Chuck D z Public Enemy na przykład, nie? I ja nie wiedziałem, kto to był Chuck D z Public Enemy, więc wtedy się dowiedziałem już. Zacząłem szukać. No i tak między innymi kooperacje też hardkorowych zespołów z rapowymi ekipami na początku lat 90. nie? Też dużo na to wpłynęło. No i deskorolka, to też chyba był taki element, który był częścią życia tych pierwszych hip-hopowców, prawda? No wiesz, no, muzyka jest jakby nieodłącznym elementem filmów deskorolkowych. Nie zawsze jest to hip-hop, a był moment, w którym jakby zdominował pewne jakby, wiesz, firmy. Spodobało mi się to, zajebiście to współgra z jeżdżeniem po mieście, z miastem w ogóle, więc jeszcze bardziej mnie to ukierunkowało w tą stronę. A teraz tak pokrótce, Color Shock i Hybrydy. Fajbiste miejsce, nie? Pierwszy freestyle, w którym nam powiedziała Bogna, żebyśmy nie przeklinali. Niestety nie udało nam się. A Hybrydy, no wiesz, no, kolebka jakby warszawskiego
hip-hopu od strony zajawki na muzykę. Nie? Wiesz, grali ludzie tacy jak Volt i kawałki, których nie można było gdziekolwiek dostać, wiesz, kupić płyt i tak dalej. Sprowadzał płyty Mesjasz. Dokładnie. Który miał swój sklep za kinem Relax, więc wiesz, no, od niego można było dużo nowości wyrywać. Volt, większość rzeczy miał też pewnie od niego. Słuchaj, jak przychodziliście do Hybryd, to już było tak, że no, już była taka ekipa z Ursynowa i ze Służewca, tak, ze Służewia, no. Taka połączona i z Centrum. I no. Mówiło się wtedy o tym Klima. No. No i powiedz, ta Klima to było zbiór kumpli, czy to już było jakoś tak już... Mieliście taką świadomość, że jesteście rapową ekipą, czy to było jeszcze jakoś... Nie, to taka, wiesz, nawet jak miałem takie wersy, że w Klimie nie wszyscy rymują, nie, to tak było, wiesz, no to była taka... Taki nasz taki małolacki zryw. Chcieliśmy się jakoś, wiesz, nazwać, usankcjonować to wszystko, nadać temu jakąś sobie, wiesz, fajną nazwę. W to wchodziły też różne tagi. Niektórzy z nas próbowali jakieś graffiti robić i tak dalej. My zajmowaliśmy się rapem, innymi rzeczami. Więc ale wiesz, pamiętam też, jak przychodziłem do Hybryd, że tam co jakiś czas było coś taki moment był, że na przykład nagle ktoś zaczynał śpiewać przed mikrofon, słyszało się te wokale, ale nie widziało kto się. Przez dłuższy czas pamiętam, że no mieliśmy... słyszałem te koncerty w Hybrydach, ale nigdy nie widziałem, kto to rapuje. I już znałem ciebie, a ty też trzymałeś to w tajemnicy razem z kolegami, że to wy rapujecie na tych. To było tak, że wtedy chowaliście się za DJ-ką trochę no. I rapowaliście kawałki, tak? Chowaliśmy się też ze względu na to, że się wstydziliśmy tego i łatwiej nam było zarapować, nie widząc ludzi, to pewnie też i tak dlatego. A z drugiej strony, no nie wiesz, nie mieliśmy kompletnie pojęcia, jak to ma wyglądać. Podeszliśmy do Volta na jednej z imprez w Hybrydach ze swoim, z instrumentalem chyba kawałka Kif Marego. Nie pamiętam już jakiego kawałka, ale mieliśmy instrumental Kif Marego. Potem ten instrumental daliśmy Voltowi, mówiliśmy Volt, pójść, daj nam mikrofon. On zapytał, teraz tu? Tak, teraz, no mamy swój tekst, chcemy zarapować. Schowaliśmy się za DJ-ka, zareperowaliśmy, fajnie ludzie zareagowali. Drugi chyba raz, nie wiem czy był trzeci, ale myślę, że 2-3 razy nam się udało to zrobić. Ale to było, ludzie fajnie reagowali, ale że się trzymali to w tajemnicy i tak no do końca tak. Nie było wiadomo, czy to jest puszczone. No z różnych takich... powodów, no z jednych takich, że mieliśmy swoje jakieś tam takie zajawki, żeby się nie pokazywać i żeby w ogóle nie było wiadomo kto to, co to i tak dalej, a z drugiej strony też taki trochę to był wstyd i trema jakby wiesz, przed tym co się dzieje, nie byliśmy z tym obeznani w ogóle. No a w takim razie, kiedy ta Klima przeszła w Mystic Molestę? Jakoś płynnie, wiesz, płynnie to wszystko się działo. No. W ogóle pierwsze rapowe jakieś takie historie, gdzie istniała jakaś nazwa w ogóle ekipy i gdzie chcieliśmy coś razem zrobić, to był moment, gdzie rapował z nami jeszcze koleżka ze Seattle, tutaj syn jakiegoś tam urzędnika amerykańskiego, co tu mieszkał i poznaliśmy się też właśnie między innymi na imprezach rapowych. Ashley się nazywał, bardzo go pozdrawiam go w ogóle, nie widzieliśmy się już od lat chyba w ogóle. On nas wprowadził w jakieś takie, że tak powiem, tajniki rapowania, w sensie, że tekst ma wyglądać tak i tak, że to jest to i tamto. Rapował on w stylu podobnym do Bone Thugs & Harmony, bardzo szybko, składał fajnie wersy. Tak jak trzeci wymiar trochę. No może tak, tylko trochę po angielsku to inaczej brzmi, wiesz. I średnio się to nam razem zgrywało, my zupełnie inaczej, on inaczej, on po angielsku, my po polsku, ale to były fajne chwile, tam gdzieś w piwnicy u kolegi próbowaliśmy razem coś tam sobie robić, wiesz. To były pierwsze takie historie, a Molesta... No... Pierwsza płyta Mystic Molesty, pierwsza... nagrywana na Gocławiu, nie, Volta? No, tak, no, to były momenty, w których robiliśmy bity z Voltem na Gocławiu, a wokale i całą płytę zrealizowaliśmy w Podkowie Leśnej. Podkowa Leśna. No. To w tak. Ciągu 2 dni chyba, więc wiesz.